Hi guys, jestem was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj z zawodów w Lesznie ze soboty. Zazwyczaj drugi dzień to jest niedziela. Jest trochę dziwnie, ale się cieszę. To tak, zaraz będzie właśnie za 10 minut, a ja muszę zrobić jeszcze sobie szybko fryzurę. Więc pokażę szybko mój outfit i jedziemy. Mój outfit wygląda prawie tak samo jak wczoraj, bo ta sama bluzka konkursowa, bo nie mam żadnej innej z długim rękawem. A ja spoko kupię. To jest moje życie. Nie wiem, szukaj. Tutaj są te same dyżesy i oczywiście skarpetki pod kolor. To się już domyślamy, jaki będę mieć komplecik. Bo akurat defiletowego czapraka kupiłam od razu wtedy nauszniki, więc wykorzystam, a jutro będziemy mieć fuksję. Więc tak, będziemy teraz na kolorowo. O, i dzisiaj jeszcze robimy dzieli koreczki przez te nauszniki, więc będziemy pro. Jeżeli ja będę dobrze jeździć, to będziemy pro. Właśnie wziąłam Dilusię na spacer i jak widzicie, Dila ma nadal ten brzydki brudny kantar, bo nie zdążyliśmy podjechać do Bydgoszczy. Nie było też okazji, a mamy dzień wcześniej starty, to nie ma to wcześniej iść. Co się teraz przyjdzie? Ogólnie to jest słuchajcie, nie znaczy się, więc jest ten mały problem. Nie wiem, ona zaraz chyba pojedzie do domu. Więc nie będę myślał za kliniem, jak z tymi filmami wyjdzie. Coś spróbuję ogarnąć. No na razie spacerujemy z Dilą. Zobaczymy, jak to z Zosią później będzie. Dzisiaj Dila musimy mieć dwa zerowe przejazdy, bo inaczej to trochę nada z mojej strony. Więc czy Dila się nie zmieni, bądź taka jak wczoraj. A ja muszę coś tu wracać. Ja już Dila schowałam do boksu i zaraz będę mi kleść z Sysą klatki. Pierwszy raz robię bez tego tutorialu, tak jak chciałam. Bo widziałam dużo tutorialów w swoim życiu. Więc no, coś połączymy jedno z czym z drugim i zobaczymy jak będzie. Mam kumeczki, więc do dzieła. Ładnie i rozczesałam grzyby. Teraz tak, będziemy robić mniej więcej tak jak tutaj z tym irokezem. Będziemy robić mniej więcej takiej kroczki, bo mam drugie, żeby nie było za długo. I tylko sprawdzam małe z tą grzybą, bo ona, nie wiem, ona zagęsta, żeby zrobić tego kutka, więc się później zastanowimy. Ale innego zrobiono z irokeza i kurde, to było trudne, bo to tak stało cały czas. W barku to już tak stało, że nie mogę, a reszta to zobaczymy jak będzie, ale będzie łatwiej na pewno. Na chwilę przyszła i później poszła, a Dila, ty musisz stać. Masz tu siano, stój tam. Masz tu inny, ja tutaj mam światło. Ja zrobiłam parę kroczków mega krzywych, no dobra. Ty robię już teraz same wykoczy i zobaczymy jak będzie. Próbuję właśnie robić jak najgrubsze się da, ale jednocześnie, żeby wiecie, żeby dobrze wyszły. No, są krzywe, ale będzie lepiej, mówię wam. Posuń się trochę, proszę. I jedź sobie. Dla mnie chcesz wypracować. Oczywiście, Dila, proszę cię tam, tu jedz. Nie, no się nie da. Da. Asia mi pomogła robić koreczki, jakby ja idę po swój sprzęt, a ona robi mi koreczki, więc jestem mi mega wdzięczna, bo moje były takie krzywe. Ona umie, to mi dużo to pomoże. No. Nie wiem, teraz powiedzieć. Mój koniec już jest gotowy, ładnie, w naucznikach. Końcowo bez koreczków, bo by były za grube. A zobacz. Pięknie wygląda. Kopyta trzeba zrobić, ale to tuż przed startem, jakby w sensie tutaj się zrobię, będą całe odsłony, więc będzie trzeba jakoś ogarnąć. Pięknie wyglądasz. I jak widzicie, nie mam żadnych filmików z rozprężalni, bo nie miał mi po prostu kto nagrywać, a to też nie było takie ważne, jakby to było bardzo ważne do filmu, ale tak generalnie do życia trochę się da bez nich przeżyć, więc już nic nie zrobię. To zacznijmy już oceniać ten parkour. To do jedyneczki było akurat, pasowało wszystko. Już tutaj widziałam, że Dila jest jeszcze lepsza niż w sobotę. Ona naprawdę była wtedy idealna.
Tutaj niestety chciałam zakręt i było jeszcze do tego blisko, ale złoty koń oczywiście na niej to nic nie było i skakał jakby nigdy nic. Tutaj było trochę daleko, ale tak wiecie, że na luzie. Tutaj jest szereg. Wszystko dobrze. Ładnie weszłam. Więc naprawdę bardzo mi się podobał ten szereg. Tutaj siódmeczka pasowała bardzo ładnie. Tutaj było trochę blisko, bo troszeczkę za szybko jechaliśmy, ale nie było tragedii. Tutaj było dosyć daleko i skończyliśmy też trochę daleko, ale na czysto, więc wyszliśmy do dekoracji. I weszłam, już zaparkowałam i zaczęło się uśmiechanie do fotografów, żeby ładnie wyszło zdjęcie, a nie, że jak zawsze mam jakąś otwartą buzię lub coś. I zadziałało, więc polecam wam po prostu się uśmiechać wtedy. Tutaj pani podała mi rękę i pogratulowała. I zaraz będę chciała zacząć rundę honorową, ale Dila nie chciała zagalopować, więc dała mi mocniejszą łódkę. I ta mi oddała i mnie tak wywaliło, a tak się później już śmiałam. Później akurat jechałam rundę honorową z Klaudią i z Marysią, ją to już właśnie tam od Klaudii znałam, więc tak akurat śmiesznie wyszło. No same kucyki w sumie wyszły, wszystkie drodzikę tutaj to dodałam, żeby było tak bardziej pro, przynajmniej w odczuciu. Dobra, to już zaczynam galopować do przejazdu w 90. Tak, i sobie galopowałam. Ja próbowałam ją brać sobie na kontakt, ale coś mi nie szło, więc ja już później miałam takie, że dobra, obejdzie się bez tego, już olać to. I sorry, że tak cały czas mówię, ale po prostu nie wiem, co powiedzieć. Ty jedziemy do jedynki i uwaga, patrzcie to. Ja po prostu chciałam na początku, żeby było daleko, a później mówię, że kurde, jest jednak blisko i nie było decyzji i dupa i zrzutka i byłam tak zła. Tutaj chrupka była daleko, ale było okej, okay, lepiej wyjechałam, chociaż też z ukosa. Tutaj przed trójką wziąłem ją na siebie i od razu skok fajnie wyszedł. Tutaj wyszło trochę blisko, ale dla Dili to było nic. I tutaj fajny wyszedł odskok, tylko nie wiedzieć czemu położyłam się jak na mat 50. Ale już mniejsza z tym. Czyli jedziemy do szóstki. I wyszło serio daleko, ale dla Dili to też było nic. Tutaj też ją wzięłam na siebie i odskok fajnie wyszedł. Tutaj było daleko. I to zasadnie przeszkody też było daleko. Po startach. I co? 70 to mi się bardzo podobało w terminie. Serio to był dobry przejazd. No, wyjechali się do dekoracji, oczywiście kurde wywaliło mi tak na tym rundzie honorowej, że nie pierdziele. No, ale generalnie mi się wszystko podoba, jakoś teraz nie pamiętam jakichś moich większych błędów. Nogi każdy na tych robiłem. Z 90, kurde znowu, taki boborówku, zrobiłam środkę na jednym, co to jest takie denerwujące, że ja nie mogę. Ale teraz to przejazdy było nawet najgorsze. Ale cały czas wychodziło daleko, ale mi się tam podobało, bo ja lubię, jak jest teraz, to na pewno jest lepiej niż jak jest blisko, więc wiecie. Wiecie, to już czegoś. No to ja chciałam powiedzieć, że mi się na pewno nie służy jechać w 90 po pierwsze, bo zawsze wtedy mam zrzutkę. Tak już jest trzeci raz z rzędu, więc coś jest na pewno. No, ale tyle było super, bo dużo bardziej pod kontrolą niż ostatnio. Jakby też aż tak nie pędziła. No zostałam też mega z tym dumna, była super. No i mam nadzieję, że koniec jutro będzie bez żadnych zrzutek, bez żadnych klików karnych. Dwa czy te trzy. To bieda. Nie wiem, ile będzie można. Tam Diluś żarcie. Założę Dila. Położę bluzę i będę teraz nagrywać. I oglądać, kurde, to oglądać i nagrywać właśnie. Dobra, to teraz idę dać Dili kolację, czekamy aż on nas zje i idziemy do domu. Ja teraz wam powiem, bo tak przypuszczam, że zrobię po prostu jutro, dzisiaj jutro jako jeden vlog, bo jakby mam dzisiaj mega mało ujęć i nagrań, więc jak to wszystko złączę jeszcze przy te zbędne rzeczy, to będzie to mega krótkie.
Hello. Jeszcze widzicie. Co idzie? Idzie żarło. O, żarcie, teraz sobie trochę na swobodach. I co? Bierzemy foki, bo tak dalej. Dobra, już minęło, nie wiem, chyba 3 tygodnie i dzisiaj już zakończę ten vlog. Jak widzicie, jestem w stroju zawodowym, więc to oznacza, że szykują się następne vlogi z zawodów. Ale już nie będę spoilerować. To tak, sobota to był najlepszy dzień. Naprawdę super. Dila była też tych wszystkich dni najlepsza. Pędziłam, ale nie aż tak. Jakby wiecie, że trochę się przytrzymało i ona już od razu tam już serio zwalnia. No, a ja, jak na mnie, ludzie, to ja podjęłam, jak właśnie teraz oceniałam, parę dobrych decyzji, że kurczę, ja ją przytrzymałam momentami, ja się nie poznaję, naprawdę, ja momentami myślałam, aczkolwiek mega, mega byłam zła i teraz mnie to derwie, jak miałam tą zrzutkę na jedynce, to była tak niepotrzebna zrzutka, że ja pierniczę. No dobra, ale generalnie wszystko było super, tylko szkoda, że nie było luzaka, naprawdę, bo to był minus, faktycznie trudno było, trudno było się przygotować z koniem bez luzaka i to wszystko zrobić. Nie miałam luzaka. Jak? I do dupy. Asia trochę luzakowała, ale wiesz. Ja się dogadzę. Ale w sobotę ja byłam przecież. No, rozchorowała się. A. No. Więc... No, to jest na wszystko z podsumowania, bo jeszcze na logo z niedzieli to wszystko podsumuję do kupy. No, to wszystko. Do zobaczenia.